Spotykają się często, ale z tej okazji tylko raz do roku. W poniedziałek przy wigilijnym stole zasiadły członkinie Legionowskiego Klubu Amazonek. Przed ponad 3 laty powstał on u boku Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja. Człowiek zdrowy nigdy nie zrozumie chorego. I w momencie, kiedy jest w gronie tych samych osób, dopadło ich to samo. Leczą się na to samo, wyleczyli się już z tego. Więc jest ta siła w nas, żebyśmy po prostu razem były i wspierały się nawzajem i dodawały sobie otuchy. W grupie łatwiej można walczyć z różnymi przeciwnościami. Najgorsze to jest zamknięcie się w sobie, siedzenie w domu. Legionowskie Amazonki doskonale o tym wiedzą, dlatego snując swe przyszłoroczne plany, starają się możliwie najszczelniej wypełnić organizacyjny kalendarz. Na pewno trochę przyjemności wyjazdowej, integracyjnej, ale zarazem również coś profilaktycznie. No i oczywiście planujemy w przyszłym roku znowu już teraz drugi będzie Marsz Różowej Wstążeczki, więc też trzeba będzie się wcześniej przygotować. Teraz, po 27 latach od założenia pierwszego klubu Amazonek, takie pomysły nikogo nie dziwią. Wtedy, o czym przypomniała jedna z jego założycielek, kobiety po masektomii miały o wiele trudniej. Zwykle one były operowane i zostawiane same sobie. Cieszcie się życiem, macie to życie, a jakie ono będzie, to już lekarzy i w ogóle służby zdrowia nie bardzo obchodziło. Na szczęście to już odległa przeszłość. Dziś blisko 40 legionowskich Amazonek pomaga nie tylko sobie nawzajem, ale wychodzi ze swym przesłaniem na zewnątrz, promując profilaktykę i lecząc ducha kobietom, którym choroba poraniła ciało. Te panie już stworzyły taką fajną rodzinę, pokończyły kursy w Stowarzyszeniu Ogólnopolskim, uzyskały uprawnienia do dyżurów, które pełnią w porozumieniu z władzami szpitala onkologicznego w Wieliszewie. Te wszystkie chwile, które wspólnie spędzamy, to są naprawdę bardzo miłe, sympatyczne są te chwile. Są dziewczyny uśmiechnięte, szczęśliwe i chyba o to chodzi w całym tym całokształcie naszej działalności. Idąc za prozdrowotnym ciosem, Stowarzyszenie Nadzieja chce w najbliższym czasie zwrócić się do panów mających problemy z prostatą. Po rozmowie z lekarzami, onkologami z Wieliszewa stwierdziliśmy, że jest to duży problem i najprawdopodobniej w roku 2015 stworzymy również grupę tych, którzy chcą się zabezpieczyć w sensie uzyskania informacji od specjalistów, w sensie postępowania, nie bania się tej choroby. 10-letnie doświadczenie powinno pomóc organizacji w pisaniu projektów i uzyskaniu grantów na nową działalność. Grono potencjalnych beneficjentów jest w każdym razie spore.